Łap, mordo! Biją, biją! Nie! Tak jest, tak jest! Prześladowałaś mnie całą rundę i na końcu wyjaśniam cię moim joystickiem. Moi drodzy, co tu się dzisiaj dzieje? W Zielonej Górze, gdzie aktualnie mieszkam, mamy 38 stopni gorączki. Nie chcę wam nic mówić, ale wczoraj po raz pierwszy w Polsce odnotowano 38,2 stopnia ciepła. I to właśnie było u nas w województwie lubuskim. Więc uwierzcie mi na słowo, że dzisiaj bardzo ciężko nagrywa mi się ten odcinek. Dodatkowo siedząc na skórzanym fotelu od firmy Diablo w takie upały, gdzie nie mam klimatyzacji w domu, jest naprawdę ciężko. Ale na szczęście siedziba firmy Diablo znajduje się u mnie w Zielonej Górze i przychodzi mi z pomocą. Więc moi drodzy, przyszedł czas, aby wymienił swój stary skórzany fotel na nowy fotel ergonomiczny od firmy Diablo. Voilà, jak wam się podoba mój nowy fotel cały z siatki. Pierwszym plusem dla tego fotela jest to, że ma ruchomy zagłówek, którego niestety w modelu X-Fighter nie znajdziemy. Standardowo jak w każdym fotelu mamy możliwość regulowania go przód-tył. Zobaczcie, jak daleko mogę się położyć. W tym momencie mogę pracować na leżąco. Dodatkowo mamy regulowane podłokietniki. Góra, dół, prawo, lewo. I co najważniejsze, najfajniejsze moim zdaniem, została dodana podstawka pod nogi. Zobaczcie, po całym ciężkim dniu, na przykład treningu na siłowni, przychodzę sobie, kładę się noga na nogę i montuję odcinki dla was na leżąco. Więc jeżeli szukacie przewiewnego, a przede wszystkim wygodnego fotela na lato, model Diablo V-Master spełni wasze oczekiwania. Więc koniecznie odwiedź stronę firmy Diablo, do której link znajduje się w opisie i zapoznaj się z ich ofertą, ponieważ asortyment mają naprawdę wielki i każdy znajdzie dla siebie coś fajnego. Okej, moi drodzy, ale przejdźmy teraz do głównego tematu dzisiejszego odcinka. Co z moimi gwiezdnymi punktami? Jak widzicie, wyskoczył mi komunikat, że masz już 3000 gwiezdnych punktów, czyli okazuje się, że ten błąd został naprawiony po 24 godzinach. Odbierzmy teraz moje punkty. Wow, i mamy ich aż 3000. Sprawdźmy teraz, co mamy w sklepie. Mamy za darmo token Doubler, odbierzmy sobie go. Możemy kupić sobie skiny po 80 gemów. I jak widzimy, za 50 tysięcy jest do kupienia złoty mecha kruk. Wow, wii, ale to jest kozak. Potrzeba aż 50 tysięcy punktów, żeby go kupić. Wypróbujmy sobie go, zobaczmy, jak on działa, jak on strzela, jak on lata. Ej, mega się jaram, naprawdę takiego kruka mieć na swoim koncie to jest po prostu coś niesamowitego. Zobaczcie, noże, które rzuca, one są metalowe i też możemy zaobserwować, że w tej postaci są inne dźwięki i też inna jest animacja damage'a. Zobaczcie, takie czaszeczki wokół bossa się pojawiają. Oddajmy teraz wielki skok i zobaczmy, jak wygląda animacja. Boom! Wow, jeszcze raz. Patrzcie, jak on sobie podskakuje, bo to cały czas ma ulta załadowanego. Bardzo fajny skin. Nie dość, że ja mam Golden Crow'a i myślałem, że jestem takim, wiecie, kotem na podwórku, kiedy gram tym właśnie oto skinem, no to teraz będę wyjaśniany przez złotego mecha kruka. Przypomina trochę Optimus Prime'a. Kto się ze mną zgadza, zostawia łapeczkę w górę. A więc tak, moi drodzy, mamy dzisiaj do otwarcia 78 skrzynek i polujemy na Star Power Donity. Otwierajmy. Punkty do tary, niestety nic. Może też nam się uda wydropić troszeczkę punktów do nowego zadymiarza, jakim jest Tik. Też dajcie znać w komentarzu, jak wam się gra Tikiem, bo moim zdaniem na solówkach jest, tak jak już zresztą wspominałem, jest naprawdę mega ciężko, ale w duo za to już idzie dosyć ciekawie. Okej, otwierajmy dalej skrzyneczki. Przypominam, że za każde 4000 łapek zostawione pod tym materiałem otwieramy jednego megaboksa w następnym odcinku, więc jeżeli jeszcze łapki nie zostawiłeś, kliknij właśnie w tym oto momencie, mordo. No i co najważniejsze, subujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić takich oto odcinków. Zostało jeszcze 60 sztuk. Token Doubler, super. Następna. Zostało nam jeszcze 50 skrzynek. Wiecie co? Powiem wam, moi drodzy, że myślałem, że kolejny zadymiarz nie będzie za gemy, nie będzie za pucharki, tylko... Wow! Nie dokończyłem wątku i wypadł mi w tym momencie Star Power nadpobudliwy niedźwiedź do Nity, więc za chwileczkę sobie z pewnością zagramy Nitą. Ej, nie spodziewałem się, że tak szybko wypadnie mi ten Star Power. Otworzyliśmy chyba 26 skrzynek i wypadł nam w końcu Star Power do Nity. Super! Teraz dokończę wątek, który przerwał mi Star Power Nity. Myślałem, że kolejnym zadymiarzem będzie jakaś legenda, ponieważ wszystkie postacie, które zostawały dodawane do gry, były różnej rzadkości. Okej, moi drodzy, dalej skrzynek już nie będzie.
będziemy otwierali, ja sobie je zostawię, ponieważ może odblokuję niedługo Star Power na kolejnej jakiejś nowej postaci i będziemy te skrzynki używali tylko po to, aby wydropić kolejnego Star Powera. A teraz, moi drodzy, się tak zastanawiam. Za ostatni odcinek wiszę Wam prawie 10 megaboksów, więc jeżeli pod tym odcinkiem również zostawicie, no myślę, takie 12 tysięcy łapek w górę, to będzie do otwarcia prawie aż 13. I nagram totalnie osobny odcinek, kiedy otwieramy te megaboksy i wtedy w 100% nam już spadnie Leon, więc zostawiajcie łapeczki w górę. Sorry, że tak troszeczkę przedłużam, ale mi się wydaje, że osobny odcinek z typowo z polowania na Leona będzie naprawdę kozacki. Okej, moi drodzy, zagrajmy teraz sobie naszą Nitą. Jak widzicie, mamy dwa Star Powery dostępne, ale chwileczkę, nie możemy dwóch na raz używać, możemy grać tylko jednym Star Powerem. Ej, jest to teraz naprawdę mega dziwne. Ponieważ jeżeli wybiorę gwiezdną moc nadpobudliwy niedźwiedź, mój niedźwiedź będzie bił o 50% szybciej między atakami, ale niestety już nie będzie za każdy atak zwracane mu 500 punktów życia. Szkoda, myślałem, że będzie można było mieć dwa Star Powery na danej postaci, byłoby to naprawdę przekozackie, ale niestety chyba było to lekką przesadą. Okej, wyposażmy sobie naszą Nitę w nowy Star Power. Okej, moi drodzy, jedziemy, już się nie mogę doczekać. Jak działa ten nowy Star Power Nity? Zobaczmy, co my tutaj mamy. Dwie skrzyneczki w pobliżu są. Po prawej Frank. No dobra, zobaczymy, jak nam to pójdzie. Czy ten Frank idzie do mnie? Nie, nie idzie. Rozwalmy sobie szybko te skrzynki. Czy tam go... Dobra, czekaj. Zawijam to mordy i uciekaj. Elo. 120 HP. To nieźle. To nieźle, ale jakimś cudem się udało wywalczyć te dwa power cubesy. Dobra. Czekamy na życie. Ta skrzynka chyba zostanie zniszczona przez burzę, zanim mi się HP zregeneruje. Nie, dobra, mamy. Trzy power cubesy. Powiem tak, nie jest źle. Nie jest źle, jak na początek. 8 zadymiarzy do końca. Kurde, Jin, tak? To był Jin, no. Tu jest Jin, dostałem od niego jedną bombeczkę. On będzie myślał, że z drugiej wyjdę. A ja niestety nie wyjdę z drugiej. Dobra, nie ma sensu. Trzeba po prostu iść bardziej w głąb, bo strefa już się zawęża. Tu trzeba sprawdzać każdy krzaczek, bo tu jest masa kamperów, ponieważ... O. Kurczę, ten kolcik. Już wie, gdzie jestem. Leon jeszcze szedł. Kurde, ale spaliłem, bo myślałem, że go z auto atakuje. Niedźwiedź! Szybko, niedźwiedź! Bij tego Leona! Jak on szybko spuszował go, widzieliście to? Jakie dwie szybkie bomby mu wcisnął, po 600 coś chyba. Ej, kozak. Dobra, niedźwiedź sobie poszedł. Ja tu czekam w krzaczku, no bo gdzie mam iść, jak tu wszędzie kamperzy. Nie wiem właśnie, czy mu niedźwiedź żyje, czy nie? Jin. On ma przyciągałkę. Przyciągałkę. Ulta. Dobra, przyciągałka. Z jak on zdetektował tego... Darylka? Ten Jin mi daje w tym oto momencie 3 power cubesy. Mamy wielkie starcie. Jaka to była postać? Dobra, rzućmy naszego niedźwiedzia. To Rosetta na czwartym. Dobra, niedźwiedź, gonią! Gonią, bi, niedźwiedź! Powiem wam tak, szkoda, bo ta Rosie, co, zginie? Ach, najgorzej, no. Wygrałem tą gierkę, co prawda, ale chciałem zobaczyć, jak ten niedźwiedź ich tam ciach skarata. Mam nadzieję, że w kolejnym meczu nam się uda to sprawdzić. To co, lecimy z kolejną gierką. Nie ma lipy, mordeczki, lecimy z kolejnym meczem. Musimy jakoś tak zagrać, żeby ten niedźwiedź tak fajnie popuszował te osoby. Sprawdźmy, co my tutaj mamy. Leon u góry. No to ciekawie się zapowiada, będzie mnie pewnie bił. Leon, weź, co ty świrujesz, pawiana? Auto, a tak grasz? O co chodzi? Leon, ale o co chodzi? Dziwna sprawa z tym Leonem. Ale dobra, trudno, lecimy dalej. I na środku mamy dwie skrzynki i Riko. Ja będę pazernym Rikiem, że tak powiem. Okej. Niedźwiedź sobie idzie. No ale teraz jestem troszeczkę w kropce, ponieważ na dole mam Riko, po prawej mam Rose. I mam jeszcze niestety Colta z lewej. Dzięki, Rosie. Ja tylko po ulta idę, mordo, tylko po ulta. Tak, ona chciała mnie zaatakować, ale udało mi się uciec. Dobra, tego Rika robi mu niedźwiedź. Dawaj go! Bomba! Ajajajajaj, za wolny jestem troszeczkę niedźwiedź.
Nie no, Rosie mnie teraz zje czy nie zje? Dobra, uciekam. Ten rikoszet będzie mnie tak obijał, tak? Taki jesteś lawa kumpel? Taki jesteś kumpel? Teamowanko może, co mistrzu? Teamowanko. Nie? Nie chcesz? No to zaraz cię wyjaśnię. Poczekaj tylko. Tylko urosnę troszeczkę w siłę. Tom Rose, Rose, Rose. Skrajamy Cuba. I BUM! Szelka dostała na łeb. Teraz przyszedł czas na Mario Row. Mario, ciebie... Aha, ty pokonałeś mojego Rico. Zabiłeś mojego Rico, Mario. Dobra, niedźwiadek idzie na Mario. Dobra, bij go, bij go, bij go. On nawet chyba nie wiedział, że mój niedźwiedź tak mocno atakuje. Dobra, obiłem. Obiłem, obiłem. I co będzie z tego? Co z tego wyjdzie? Dawaj, niedźwiedź go! 1400 hapsów i bomba! Nie trafiłem. Nie trafiłem, trafiłem. Dobra, niedźwiedź! Niedźwiedź! Easy win! Kurczę, chciałem to skończyć tak naprawdę niedźwiedziem, ale się bałem, że za chwileczkę przegram. No trudno, trudno, moi drodzy. Udało się wygrać bez niedźwiadka. No to co, lecimy z kolejną gierką, skoro winki siadają, to dlaczego by nie? Zobaczmy, co my tu, kochani, mamy. Jedna skrzynka. U góry jakaś postać się poruszała, tylko ciekawe, kto to był. Szelka, kurczę, z Szelką będzie ciężko. Szeli, spadaj, to jest moja skrzynka, co? Jędzo ty. I wzięła mi skryiła tego Cuba. Wiedziałem, bo miałem za mało ammo, się wystrzelałem tak bez sensu, ale spokojnie, za chwileczkę przyjdzie kryska na matyska. Dobra, co my tutaj mamy? Znowu, Szeli! Jak ukradniesz mi to znowu, to się zdenerwuję. Naprawdę się zdenerwuję, niedźwiedź! Się zdenerwuję. 71 HP mi zostawiła. Ta Shelly będzie mnie teraz prześladowała całą rozgrywkę. Mamy jeszcze El Primo. El Rucho Primo. Rudo Primo? Nie, zwykły. Primo z Rose'ą. No i jak widzicie... Primo wygrał. A ja go bombarduję! Bomba, bomba, bomba! Kto jest szybszy? Co, Primo? Twoja rączka, czy moja... czy moje spele? Bo to są spele. Chyba ona spele rzuca, co nie? Nita. Sprawdźmy te krzaki. One takie jakieś niepewne były dla mnie. Wyjaśniłem dosyć oponentów. Sprawdźmy tu. Chyba nikogo. Czysto, dobra, idziemy. Ale teraz przejdźmy się w te krzaczki. Hop. Bomba, 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 bomba. Cwaniaku, cwaniaku! Cwaniaku! Mój niedźwiedź. Teraz cię powinien zabić. Bierz go! Joystick! Kurde. Joystick, nie tak joystick. Miałeś go zaatakować. Ajajaj, z tym niedźwiedziem. Dobra, Szelka. To ta Shelly jeszcze. No nie gadaj, że jak przegram z tą Shelly. Dobrze, 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 pięknie, pięknie, pięknie. Szeli, przestań. Przestań się popisywać. Ja cię zamknę tak. Hop. Hop. Dostała. Jeszcze jeden strzał i mamy niedźwiedzia. I ją wyjaśniam niedźwiadkiem. Łap, mordo. Biją, biją. Nie, tak jest, tak jest. Prześladowałaś mnie całą rundę i na końcu wyjaśniam cię moim joystickiem. Dlatego nie dziwię, od dzisiaj mówię joystick. Wy możecie też tak mówić, pozwalam wam. Moi drodzy, to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, którego Star Powera będziecie używać. Czy niedźwiedzia regeneracja, czy nadpobudliwy niedźwiedź. Przypominam również zostawienie łapeczki w górę, ponieważ za każde 4000 łapek otwieramy jednego megaboksa w następnym odcinku. Ja już wam wiszę 10 megaboksów, plus dzisiejszy odcinek mi się wydaje, że otworzymy około 15 w następnym odcinku. Oczywiście subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić polowania na Leona. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę, trzymajcie się, cześć!